Szymon Kron proponuje poruszyć temat pana Karonia, zadać pytanie w telewizji Republika. Z jakiego kapelusza się urwał? Jest taki sposób, nie wiem jak to się nazywa w technice złodziejskiej, ale jeden z naszych widzów opowiadał, że w krajach arabskich jest często to stosowane, że podlatuje ci, zakłada ci obrączkę i potem każe zapłać. Nie zapłaciłeś. Twierdzi, że ty się z nim umówiłeś na kupno i żąda ogromnych pieniędzy za jakiś badziew, który ci przyłożył. I dokładnie tak samo pan Karoń postąpił ze mną. Ja się z tym człowiekiem ani nie widziałem, ani nie mam zamiaru się go widzieć, a on przylatuje, obrączkę mi tu nakłada i teraz mówi, promuj mnie w telewizji, idź pod prąd. Ciekawe. Won dziadu, spieprzaj dziadu i tyle mam do powiedzenia Karonowi. Karoniowi. Najpierw oszukał Mariana Kowalskiego, umówił się z nim na inny wykład, potem sprzedał całkiem inny wykład, a potem jeszcze mówi zapłać. Przecież jak człowiek chodzi i opowiada takie brednie, że protestanci to chodzili i zajmowali się głównie paleniem czarownic, a katolicy to chodzili i ratowali, bo to były siostry miłosierdzia dla czarownic. I nie było no to, świętej inkwizycji. I nie było w ogóle spalenia na stosie i tak dalej. No to takiego Husy człowieka... To... chyba sam się spalił. Nie, tak? No to... Tak, też Sama. I w ogóle to wiecie, no to z takim człowiekiem to nawet jak gdyby nie uchodzi polemika, tak, bo tylko ostatnio... kłamce się nobilituje. Dlatego żadnych argumentów tam nie podał. Żadnego rzeczowego argumentu. Jeśli potraficie wskazać w tych trzygodzinnych ślinotokach Karonia jeden argument merytoryczny, to chętnie rozpiszę go w trzy miga. Ale z kłamstwami dyskutował nie będę. No ale się stałem obiektem jakichś nacisków i ataków. No, ja tutaj jestem niewinny. No, a to... Winny jest pan Karol.